Czerwonych. Kamil Stoch. Najgorszy start Kamila w tym sezonie to 24. miejsce podczas rywalizacji Titize Neustadt podczas drugiego konkursu. Ale Kamil teraz skoczy daleko i skoczy pięknie. I skoczy tak, jak na mistrza wielkiego przystało. Jak na tego, który trzykrotnie wygrywał na São Paulo-Selce. 126,5 metra. I właśnie takie skoki chcemy oglądać podczas rywalizacji zawodów tej najwyższej rangi, a więc Pucharu Świata. Dodane 0,2 punktu i w końcu noty. Pojawiła się nawet 20. To norweski sędzia Kurt Berset tak wysoko ocenił, a więc ta nota marzeń tak wysoko ocenił skok Kamila. 20,4 dziewiętnastki. Przepięknie, daleko, wspaniale, tak jak lata Kamil Stoch. Obudził troszkę sędziów Kamil Stoch tym skokiem, tym stylem. Widzimy jedynkę przy jego nazwisku. Jakie to miłe. Strata do lidera po pierwszej kolejce na wszystko.